Raz, dwa, raz, raz. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witam serdecznie, moi drodzy. Pojedziemy sobie w Eurotrucku, znaczy w oczywiście grę American Truck Simulator. Pomyłka z mojej strony. Zrobimy sobie, mam nadzieję, ładunek eventowy z Wotra, ale to za chwilę. Słuchajcie, kto tam pytał o te DLC Going East. W tej chwili rzeczywiście na Steamie jest za 39 zł, ale to dlatego, że nie ma obecnie promocji. Jak jest promocja, to ta cena, z tego co mi wiadomo, spada o 50% w dół, czyli na około jakieś tam 20 zł. Także nie wiem, który z was, już nie pamiętam w tej chwili, musiałbym przewinąć czat, kto tam chciał sobie kupić, to poczekać na promocję. Promocja na pewno będzie na Mikołaja, czyli w grudniu. Być może jeszcze wcześniej, może na wydanie Colorado, chociaż nie sądzę. Ale na pewno będzie, także wtedy będzie można sobie kupić w promocji. Obecnie rzeczywiście jest to cena 39 zł. Dabik, masz Minecraft? Nie, nie mam niestety. Dałbyś link, Hipcio. Pisze mi, że nie znaleziono takiego niku. Wiesz co, Hipcio, może ja mam tam ustawiony, nie wiem, prywatny jakiś czy coś, nie wiem. Szczerze ci powiem, że nie wiem, nie pamiętam, jakie to tam mam dokładnie ustawione na tym Discordzie. Dokładnie nawet 12 zł. O, kolega Michu pisze, że w promocji Going East jest nawet za 12 zł, także no widzicie, jaki to jest przeskok. To ja dam ci mój. No ale po co mi jest twój Discord, panie Hipcio? Bo nie rozumiem. Ja tutaj i tak nie rozmawiam z wami na Discordzie podczas live'ów. I tak tego Discorda na live'ach nie używam, także wiecie. Okej, okay, zobaczmy sobie tak, czy tutaj mod na dźwięk jedź działa. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay, zobaczmy sobie, czy będą mi działać na tym ustawieniu. A, działa. Okej, bałem się, że ikony mi nie będą działać na kierownicy, ale działają. Czy diody LED dokładnie. Okej. Dobrze, gdzie my w ogóle jesteśmy? San Diego, San Diego. Okej, tutaj miejsce zapewne pod Colorado. Dobra, może być i z tego San Diego. Gdzieś tam siema ponownie. Witam serdecznie, witam serdeczne ponownie. Kurde, bo już nie wiem, w co ja wszedłem. Rynek pracy, zlecenia zewnętrzne. Teraz tak, przydałoby mi się coś sprawdzić, mianowicie jedną bardzo istotną rzecz. Tylko gdzie ja to tutaj mogę sobie sprawdzić? To nie to. Długość. Milimetry, centymetry, metry, kilometry. Mile na kilometry. I teraz tak. 500 mil to by było 800 kilometrów. Czyli minimum 800 kilometrów taki ładuneczek muszę sobie wziąć, żeby mi zaliczyło. 199 to jest za krótko. 340 za krótko. 520 za krótko, 700 za krótko, 900. Tutaj już by było ok. Frezarka, 1000 km i z tym pojedziemy sobie właśnie. Chociaż, o. A nie, w sumie tak, mogę sobie zmienić. Ok. Bierzemy, bierzemy, panie, taki ładuneczek, bo ja taki chcę. Grasz multi? Niestety, mój drogi, American Truck Simulator w wersji obecnej 1.39 nie jest wspierany jeszcze przez multiplayera. Także nie, tutaj jest tylko i wyłącznie gra na singlu. Gdzie ja mam głośność nawigacji? Przyjazd na miejsce. Okej, okay, dobra. Fotę chciałbym, ale fotę czego byś chciał?
Okej, czy ja mam tutaj szyby pozamykane w tej ciężarówce, czy potwierane? Zamykane były, dobra. Uj, tu sobie zamknijmy, zmieńmy sobie. Ohohohohohoho. Ale czerwono się sypnęło. Panie. Dobra, może po prostu ja w garażu mógłbym się przespać. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Kotę chciałbym, bo nie zrobiłem na parkingu. A, okej, okay, dobra, spoko. Która to jest? 4:10. No, to 4:10 to jest, myślę, w pożądalu. Gdzie to daleko po ten ładunek? Tutaj. A jest tu jakiś warsztat? Tutaj. Dobrze, to najpierw do warsztatu, a później po ładunek. Chociaż w sumie właśnie mógłbym... Tak sobie, o. Jak mieć dużo subskrypcji? Panie Dabik, to nie jest do mnie pytanie. Ja mam tylko 139, zdaje się, także... Także, no to nie do mnie pytanie, to nie do mnie, nie, nie, nie. To musiałbyś zapytać kogoś, kto ma tam, nie wiem, no... Z kilka tysięcy, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, także no nie, 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 nie do mnie. Absolutnie nie do mnie to jest pytanie. Ja nie wiem, gdybym to wiedział, to już bym pewnie tyle miał. Ale to nie do mnie pytanie. No i co? Muszę tutaj cofnąć. Aha, bo ja tutaj nie mam. Okej, okay, znowu mi się nie chce ten wsteczny tutaj widzę wbić. Okej, okay, czyli muszę sobie to zmienić. Już sobie zmieniam klawisze i przyciski, to nie to. Bieg wsteczny. Okej. Okay. Aha, tylko jeszcze musiałbym usunąć chyba stąd. Kamera góra-dół, tak jest, usuń przypisanie. O to właśnie chodzi. Mailem mi wyślij. Napisz mi maila. Mój adres mailowy jest pod każdym moim filmem na kanale. Także napisz mi maila, że chcesz fotę, to ci wyślę, to ci odeślę po prostu, nie? A ja 13, 140 mam. Już mam 140? O, no to fantastycznie. Wpadniesz na mój kanał, zobaczysz nowy film. Panie Dixet, naprawdę, nie proście mnie, żebym wpadał do kogoś na kanał. Bardzo was proszę. Mówiłem o tym zresztą już chyba niejednokrotnie. Co ja miałem zrobić? A, wycofać. Wycofać po pierwsze, żeby... A, nie mam nic do naprawy. No to po pierwsze, żeby zmienić kolor. Zmienić kolor w moim Western Starze. Co my tu mamy? 600 koni? A weźmy, panie, 500. A weźmy, panie, nawet... Weźmy nawet 455. O. Tak, weźmy. 10 biegów. Tutaj jest 12. Znaczy ja tutaj widziałem 12 z retarderem, czy nie? 7 biegów retarder, 6, 18, 7, 13. 6, 12. 10, 12. No niestety, 12, ale bez retardera. No trudno. Jakoś to chyba przeżyje. Okej, okay, tutaj nic nie będę więcej, tak mi się wydaje, zmieniał. Kierownicę? No nie, chciałbym tą, która jest. Okej, okay, jakiś kolorek tylko może taki. O, co to jest za kolor? Skąd ja go w ogóle mam? A, Crystal Dream. Nie wiem, skąd ja mam taki kolor, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to nie wiem, skąd ja to mam. Nie mam zielonego pojęcia. O, tutaj jaki ładny żółciutki. No i już mamy kolor, chyba że ten. O, ten jest piękny. O, ty kurde, ten jest zarąbisty. Dobra, ten bierzemy. Bierzemy ten, tylko tutaj by się przydało w takim razie przemalować
To właśnie, no jakiś taki, że na taki. O, będzie idealny. Ten kolor będzie idealny, słuchajcie. Żółciuteńki. Taki, powiedzmy, wpadający w żółć. Okej, dobrze, dobrze, dobrze. I wszystko mamy. Gitara, możemy jechać. Jak będziesz miał czas, to wyślij. No, wyślę ci po live'ie. Po live'ie, no bo teraz jakby nie mam czasu, nie? Idę nagrać odcinek z Eurotrucka chyba. No spoko, spoko. Sprawa jasna. A, tutaj miałem sobie jeszcze zmienić. Gdzie to się tylko zmieniało? Nie w rozgrywce, tylko w klawiszologii. Teraz, który to był klawisz? To było też gdzieś tutaj. Nie aż tak daleko. Nie tutaj. F3, F5. F3, chyba tak. O właśnie. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Dokładnie. Ok, zapiszemy. I teraz możemy jechać. Po ładunek. Tylko ten ładunek co? Skasował mi się? Kurde, nie może mi się skasował. km. O nie, nie mów, że mi się skasował tamten ładunek, on był taki fajny. Holender. 740 to za krótko. 808 też chyba za krótko. Kurczę, no jak mi się mógł skasować? No nie, co za beznadzieja. Ale lipa, no. Wziął się i skasował, no taki fajny ładunek. Naprawdę. km. A ile tam miał tutaj przed chwilą? Gdzie to było? To ile miało? 808. No, ryzykowne. Ryzykowne, więc może sobie odświeżę. 300. 808 nadal to jest. Kurczę, co z tamtym ładunkiem moim? No ja cię kręcę, no. Może on jednak jest. Słuchajcie, trzeba wejść. Nie, no nie mam żadnego zlecenia. No bycie jasny gwint. Miłej jazdy, siema. Miłej, miłej, dzięki. Mam nadzieję, że miłej. Wszedłem do tego, do warsztatu i mi skasowało ładunek. No, bycie jasna cholera. 834. Czy to było poprzednio, czy nie? Nie, poprzednio było coś innego. Oho, ale weźmiemy sobie chyba ten w takim razie, bo tutaj widzę, że ciągnik gąsienicowy, ale to jest aż 1100 km. Mulcher leśny, 1100. Fajnie wygląda. Dobra, ale weźmiemy sobie chyba ten taki w miarę krótki. Czyli to ciągnik gąsienicowy też jest w miarę okej. 834, myślę, że powinno styknąć. 500 mil to jest tam 804 km. Tutaj mamy ponad 830 chyba, więc jest okej. Jedź. Dobrze, ja bym tylko chciał wiedzieć, co ja tutaj mam wyświetlane na tym. Tutaj jest prędkość aktualna. O, moja gitara. Gdzie tutaj jest wyjazd? Z tamtej strony. Skręć w lewo. Co to w lusterku mi się takiego pokazuje? Widzieliście to? Ej. Kurde. To tak od zawsze było? Że tutaj kierunek w lusterku mi się pokazywało, a w drugim? Ty też, ale ekstra. Już mam uszkodzenie. Nie. Ja wcale się nie chciałem uszkadzać.
mi się samo zrobiło. Ale ekstra, ty, no super. Kierunek w lusterku, nie no bajka. Fantastycznie. Jedziemy na czerwonym? No jedziemy, no. Już wjechałem na czerwonym, to co się głupio mam pytać, nie? No wiem, że to kierunkowskaz, teraz już wiem. Ale fantastycznie. Super. Dawid też ma kanał i 40 subów. Dobijamy 20 łapek, no i super. A wiem, że Dabik ma, wiem. Tutaj sporo osób, które do mnie trafiły, ma swój kanał, także bardzo dobrze o tym wiem. Jak tam słychać dźwięk tego silnika? Nie za słabo? Może by trzeba było szyby troszkę uchylić? Co o tym myślicie? Skręć w prawo. Prawo? Gdzie ja mam tu skręcić? A tutaj. Chyba. No, jak ja mam stąd wyjechać z taką naczepą? Kurna woda. Kogoś chyba nieźle pogrzało. Kogoś chyba nieźle pogrzało, słuchajcie. Okej, teraz by się przydało tutaj wycofać. Pomalutku, pomalutku. I jest. Elegancko. Wejdźmy sobie na drugą kamerę. Jedź. No, zacny ładunek, zacny. Okej, może rzeczywiście bym troszeczkę uchylił tego okna. O, coś takiego, naprawdę minimalnie. O, tak, może będzie okej, co? Zobaczymy, dobrze. Niech będzie ta klarowność logistyczna, czyli wyruszamy z San Diego, moi drodzy, jedziemy przez Carlsbad cały czas autostradą numer 5, miniemy sobie Los Angeles, nadal będziemy podróżować autostradą numer 5, Bakersfield, też sobie miniemy Huron, również cały czas tą autostradą, cały czas do Oakland i aż do miejscowości San Rafael. Tutaj sobie oddamy ładuneczek, a w sumie moglibyśmy zobaczyć, że jakimiś takimi okrężnymi drogami troszkę by tutaj może coś odkrył. Tutaj mógłbym teoretycznie zjechać i sobie odkryć ten kawałek, tylko co dalej? Dalej mógłbym sobie tutaj wyjechać, tutaj coś podkrywać. No, taką troszkę okrężną drogą mógłbym faktycznie. Może sobie tędy. Teraz tak, może tutaj. Tutaj. Tylko żebym chciał tą drogą. O, właśnie tak. Może tak. O nie, bo tutaj też jest ok. Tędy. Tak. I. Nie robi nam się 1000 km. Okej, może jakoś tak. Może jakoś tak. Coś takiego. A później, o właśnie, dokładnie tak bym chciał pojechać. 1200 km się zrobiło, więc ruszamy. Jedź. Ruszamy, bo nie ma czasu. Ruszamy, moi drodzy, bo nie ma czasu. Skręć w prawo.
Coś tutaj mi za lekko chodzi, kierownica? Jedź prosto. Albo mi się wydaje tylko, jakoś tak... Ale nie będę już teraz sprawdzał oczywiście tych ustawień, no bo... Bez przesady. 20 metrów skręć w prawo. Nie mam tyle czasu, żeby tutaj... Co chwilę wychodzić z gry i coś sprawdzać. Skręć w prawo. Niestety jest ciemno i przynajmniej na razie nie widzę, co tam się z tyłu z naczepą dzieje. No, mam nadzieję, że zaraz zrobi się... Będzie się robić jasno. Tak, bo to jest 5.57, 5.58. Tutaj mamy duży zegarek w prawym dolnym rogu. W tym samochodzie, w tym pojeździe. Taki cyfrowy, dobrze widoczny. Słuchajcie, ciągnik gąsienicowy 25 ton aż waży. A jak on wygląda dokładnie na tej naszepie, to pokażę, jak się rozwidni. Będziecie mogli sobie dokładnie obejrzeć ten cały ładunek, jak to wygląda, jak wygląda naczepa. No na razie jedźmy, bo nie ma czasu, trzeba się spieszyć. MKC Krystian, witam serdecznie. Dzień doberek. Kolegi nie kojarzę, także tym bardziej witam na moim kanale. Chyba, że kolega był już kiedyś, ale tylko raz, bo naprawdę nikogo nie kojarzy. Także jeżeli byłeś, czy tam jesteś z nami od jakiegoś czasu, to bardzo się cieszę. Jeżeli teraz dołączyłeś dopiero, to bardzo serdecznie cię witam. No, w sumie jakbym wiedział, że taką długą trasę sobie jednak zrobię, że to sobie tak pozmieniam, że ten ładunek będzie tak ciężki, to bym sobie może jednak wziął jakiś taki mocniejszy silnik. To ja Dabik, tylko z innego kąta. Ja myślałem, że tutaj ktoś nowy przyszedł, już go witam, już tutaj wszystko ładnie. A to kolega Dabik, no dobrze, no, okej. Niechaj tak będzie. Co tutaj tak pochmurno? Czy ja mam w grze... A, pochmurno, bo ja mam tutaj, okej, już wiem. Bo mam ten mod na tą jesień. Włączoną. Spadnięcie deszczu mam na zero. Ja tutaj mam modyfikację na jesień, zapomniałem. Czyli ona działa w takim razie na 1.39, dlatego jest tak pochmurno. Dlatego jest tak pochmurno. 3 Oj, Mati, mógłbyś skończyć z tymi pytaniami z tych swoich multikont, naprawdę. Co wygrało i weko czy Scania. A wejdź sobie i sprawdź, co wygrało, no. Okej, może ja oddalę. A, bo tu już jest oddalony. Aha, taki jest przybliżony, dobra. A taki jest oddalony, a wygląda, jakby był przybliżony. Mowa oczywiście o GPS-ie. Ja jestem za Iveco. Tutaj w Amerykanie nie będziemy oczywiście się bawić z jakąś taką niską prędkością, tylko jedziemy ile wlezie. Z maksymalną możliwą prędkością będziemy tutaj grzali. Znaczy no, może nie z maksymalną, ale tak w okolicach powiedzmy tych 105 na godzinę. Myślę, że będzie w miarę fajnie. Dobry jesteś, Mati. Sam piszesz i sam sobie odpowiadasz, nie? Zobaczymy, czy chociaż będziesz kulturalny w tej rozmowie ze sobą. Jakby ktoś nie wiedział, to Idea for Play i Mati to jest jedna i ta sama osoba. Zresztą Andrzej Kopawryj to też oczywiście jest multikonto kolegi Mati. No i co? I te szyby tutaj
delikatnie pochylone coś dały w ogóle? Ja jakoś niespecjalnie słyszę. Nie no, tak strasznie jestem ta trasa na tym GPS-ie przybliżona, że aż nie mogę na to patrzeć. Nie wiem, czy dlatego, że ten ekran od tej nawigacji jest taki duży, większy niż w jakimkolwiek chyba pojeździe w ETS-ie. Dlatego to przybliżenie jest tak duże, czy o co tu chodzi? No jak się skapowałem, no Mati, no już byś mógł o to nie pytać, naprawdę. Mógłbyś już o to nie pytać, no przecież... Bez przesady. Trzymaj się lewej strony. Tyle razy pisałeś z tych multikont. Także no... Takie pytanie to już naprawdę nie na miejscu, naprawdę no. W tak długim czasie. Ale Andrzeja nie wiedziałeś. No jak nie, no. Właśnie, ja chciałem jeszcze jedną rzecz tutaj sprawdzić w kontrolerach, znaczy w przyciskach. Zmiana biegu, przełącz skrzynię. Kada dyferencjału. Przednie światła, wycieraczki. Tempomat. Tutaj nie. Tutaj też chyba nie. Kamery to chyba też nie. Przybliż kamery z wnętrza. Obrót kamery. Tryb chodu to nie. Szybki zapis, szybkie wczytanie. Zarządzaj garażami, zrzut ekranu. Wstrzymaj widok rozszerzony eksperymentalny. Włącz śledzenie kamery, sterowanie kamery. Tutaj jakieś dwie opcje. Tutaj w ogóle stosuj ustawienie wstępnie widoku rozszerzonego. Tutaj coś jest. Nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. Dobra, jadę z Pragi do Luksemburga. No to szerokości, panie Dawid, czy tam panie Krystian. No to czekaj, panie Maki, czekaj. Jak najbardziej możesz czekać. Nie, nie możemy grać na promocie, panie Mati. Kryjącym się w tej chwili za nikiem GTA konto. Czekaj, panie Mati, na mnie w ETS-ie w Warszawie. Za 24 godziny tam dojadę, także możesz na mnie w tamtym miejscu oczekiwać. Okej, robi się jasno, bardzo fajnie. Nawet bym powiedział super. Tutaj sobie włączmy podgląd. Tak to wygląda, proszę państwa. Lewej strony. Takie to jest długie. Właśnie, może ja bym sobie tutaj fotkę strzelił. Za ile? Za chwilę, za chwilę. A, tylko słońce mamy za sobą, czyli fotka pod słońce by była, czyli niespecjalnie by to wyszło. Niestety. Może pole widzenia sobie zmniejszę, ale i tak to słońce niestety tutaj będzie się wybijać. Okej, dobra, ale zdjęcia możemy takie sobie strzasnąć. Spróbujemy sobie później jeszcze jedno walnąć. Nie przeklinamy, panie Maki, nie przeklinamy, nawet na multikoncie. Oj, panie Mati, ja tam poproszę chyba zaraz administrację o jakiegoś tam timeouta dla ciebie, bo widzę, że ty tutaj sobie zbyt śmiało poczynasz. Zbyt śmiało sobie poczynasz, widzę. Czasami coś ci tam przeskakuje w głowie i masz jakieś takie dziwne odpały. Nie wiadomo dlaczego. Coś ci tam czasem odbija. Nie wiadomo o co chodzi.
Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. No, gitara, trzymam się. Jak najbardziej się trzymam. O, już moderator zareagował. Bardzo dobrze. A właśnie, moi drodzy, słuchajcie. Może to kogoś będzie bardzo interesowało. Jutro mamy wtorek i być może pojeździmy sobie na promocie w ETS-ie, a być może zagramy sobie w jakąś inną grę. Ale w czwartek, słuchajcie, w czwartek nie, bo w czwartek to pewnie Colorado wyjdzie, gdzie miało premierę pod wieczór, czyli prawdopodobnie w piątek pojeździmy sobie właśnie po nowej mapie w ATS-ie, czyli Colorado. O nie, może nie będę zjeżdżał. Na 99% w piątek będzie stream właśnie z ATS-a z Colorado, także już serdecznie zapraszam. Będzie można sobie obejrzeć nową mapkę. O, wypadek. Ktoś tutaj jakiś dym leci z tej ciężarówki. Tam się chyba zagotował pod górę. Chyba pod to wzniesienie się nam zagotował. Mam nadzieję, że moja ciężarówka da sobie radę. Mimo że silniczek słabiutki, to... O, bieg mi wybiło. No, pomalutku, pomalutku. O nie, dobra, tutaj ktoś jedzie. To nie będę zjeżdżał. I sobie tam gościu ciśnie. Dobra, po której stronie mamy to słoneczko? Może ja bym sobie tutaj spróbował kolejną fotkę. A, też z tej strony. O, chociaż teraz to nawet to widać całkiem fajnie. Coś takiego, siła rozmycia to na full sobie dajmy. Ok, ale zobaczmy jeszcze, może z tej strony będzie jakieś... Uderzyłeś w latarnię i 100% uszkodzeń. No tak bywa. Może z tej strony bym sobie też walnął fotkę. O. Zawsze kilka fotek to lepiej niż jedna, nie? Ups. No, jedzie. Jedzie, panie. A, lewej, a ja zjeżdżam na prawą. Czemu każe się lewej trzymać? O, tutaj te podjazdy są super. To są, nie wiem czy zwróciliście uwagę na ten podjazd taki po prawej stronie, zablokowany. To są, w Ameryce są zrobione tak zwane właśnie podjazdy, które mają za zadanie pomagać kierowcom. Tym kierowcom, którzy gdzieś tam zjeżdżają z góry, mają dużą prędkość, albo po prostu jadą z dużą prędkością po prostej drodze i mają awarię hamulców. Więc co jakiś czas właśnie są w miejscach do tego przeznaczonych takie właśnie podjazdy, które mają za zadanie wyhamować właśnie ciężarówkę w przypadku awarii hamulców. Także może sobie kiedyś przetestujemy coś takiego. Znaczy przetestujemy, wjedziemy sobie może w taki właśnie... Nazwijmy to automatyczny hamulec. W taką drogę hamującą sobie wjedziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. I czy rzeczywiście to wyhamuje. Nie będę hamował i zobaczymy, czy to zdaje egzamin. Z jakiej prędkości w ogóle? Pewnie z prędkości tej, która jest tutaj ograniczona jakby na danej drodze. Czyli trzeba by było jechać z taką właśnie prędkością i tutaj zjechać później właśnie w taką drogę hamującą, w takie wzniesienie hamujące. Jestem ciekaw, czy to by zadziałało. To mamy tutaj przed Bakersfield. Dobrze, będę sobie o tym pamiętał.
500 tysięcy za naprawę. No niestety, naprawy są drogie, także trzeba kasiorę mieć. Jedź prosto. Trzeba kasiorę mieć, a ja... Okej, okay, sprawdzam tylko, czy aby na pewno tutaj nic mi się nie zmieniło w tej mojej zaprogramowanej trasie. O ty w mordę, gdzie ty jedziesz? Gdzie ty tutaj jedziesz, kolego? Serdeczny. I znowu mi zjeżdża, no co jest grane? Kurka wodna, ja tylko chciałem sobie jedną rzecz zapisać, ale widzę, że muszę tutaj cały czas mieć rękę na kierownicy. Okej, okay, to co chciałem zapisałem. Już sobie w takim razie długopis odkładam. Dobra, no faktycznie coś tutaj jest tak... Ta kierownica za lekko mi chodzi. Coś tutaj mam z ustawieniami, nie halo. Tylko nie wiem, czy to w LGS-ie coś jest nie tak, czy to jest... tutaj w samej grze już coś przestawione, nie wiem. Chciałbym sobie to właśnie porównać, czyli muszę sobie wejść tutaj i zrobić sobie po prostu screena z tych ustawień. Ok. Porównam sobie to, co mam w Eurotracku i będę wiedział, czy to jest wina LGS-a, czy to jest wina tutaj ustawień bezpośrednich w grze. Spokojnie, mam 3 miliardy 240 milionów. O, ja w ETS-ie też mam sporo kasy, także... Także... O, myślę, że okej, nie? Spokojnie ta kasa starczy już na wszystkie możliwe zakupy w ETS-ie. Zwłaszcza, że tych zakupów jest tak naprawdę niewiele. No ile możemy tych kupić ciężarówek, ile tych garaży? Trzymaj się prawej strony, potem zjedź. Nie ma tak naprawdę na co wydawać tej kasy. Zjedź w prawo. A, bo tutaj, okej, ja hamuję. Czy chciałem hamować retarderem na tempomacie, ale przecież ta skrzynia, którą ja tutaj mam, to nie posiada retarderu, więc... Czy tam retardera? Więc takiego hamowania nie powinienem tutaj uskuteczniać. Okej, czy coś tutaj jedzie? Nie widzę, nie słyszę. Złamie się ta moja naczepa? No właśnie, tutaj wjechałem na takie drogi, że nie wiadomo, czy ja będę w stanie przejechać. Kurczę, no szkoda, że ja tutaj przy tym ATS-ie muszę używać tych lusterek, nie? Dodatkowych pod F2. No muszę, bo się tak przyzwyczaiłem, że lubię mieć widok na to, co się dzieje za moją ciężarówką, a tutaj niestety te lusterka w ciężarówce są tak usytuowane, a nie inaczej. Ojej, ale mi się odbija. Że niestety muszę korzystać z tych dodatkowych. A w ogóle to chciałem zauważyć, że kończy mi się paliwo. Chyba. Tylko czy tutaj na tym komputerze jest to w jakiś sposób pokazane, ile kilometrów ja mogę jeszcze zrobić na jednym baku. No chyba nie. Chyba niestety nie. Czyli trzeba korzystać z tego wskaźnika analogowego. Ale mi się wydawało, że ja tutaj gdzieś widziałem. Kiedyś, tylko gdzie. O. No nie, no nie widzę. Ewidentnie nie widzę, żeby tutaj mi się gdzieś wyświetlało, na ile tutaj mam jeszcze paliwa. Tutaj ile kilometrów przejechałem.
Tutaj ile mi bierze akurat w danym momencie. No ale nie, no takiego jak w RTS-ie, żeby mi powiedział ile mam litrów i na ile mi to starczy, to nie widzę. No to lipa, w porównaniu do ETS-a w takim razie bez nadzieja. Przydałoby się zlokalizować jakąś stację, słuchajcie. Tutaj nie będzie nic, tutaj też nic, ale będzie za to tutaj. Bardzo dobrze, i tam sobie zatankuję. Tam sobie zrobimy pełne tankowanie. Oczywiście, tak samo jak w ETS-ie, a przynajmniej tak mi się wydaje, można korzystać z tego awaryjnego tankowania, czyli F7, jak nie mamy paliwa i zatankuj. F7 Enter oczywiście, mi się wydaje. F7 Enter, odstaw, tak, tankowanie awaryjne, tylko że ta opcja będzie podświetlona dopiero jak będziemy na rezerwie, zdaje się. Wtedy dopiero się aktywuje. A do rezerwy to jeszcze troszeczkę mi brakuje. No, żona mi wysłała SMS-a właśnie. I drugiego. Okej, dobra. Wszystko jasne. Będzie troszkę później w domu. O, to mi w sumie nawet na rękę. To mi jest nawet na rękę. Nie muszę się aż tak spieszyć w takim razie. No co jest? Mogę sobie tutaj spokojnie 75 na godzinę ustawić. Skoro żona będzie później, to mogę sobie zwolnić, podziwiać krajobraz. Siema, siema. Bonadan. Ciekawe, czy to nie kolejne multikonto Matiego. Oby nie, ale witam serdecznie na moim kanale. Bardzo jest mi miło. Nie, nie. No mam nadzieję, bo tutaj kolega Mati ma tyle multikont, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy to pisze ona, kiedy ktoś rzeczywiście inny, jakaś inna osoba. Będziemy skręcać, a więc przydałoby się hamować, i to hamulcem nożnym, bo skrzynia niestety bez retardera, także na tempomacie mimo zwalniania niestety mi nie wyhamuje. Skręć w prawo. Sorki, nie znam Matejego. No dobra, spoko, spoko. Skręć w prawo. Chyba muszę tutaj zjechać troszeczkę na lewy pas. Nie wiem, czy ja będę tutaj w stanie się złożyć z tą naczepą. Będę. Okej, okay, czyli całkiem. Całkiem okej. To co tam u ciebie dobrego, panie Bonadan? Co słychać? Ile metrów ma ten ładunek? No, jest długi, naczepa jest długa. Bardzo długa naczepa. Nie wiem, szczerze mówiąc, ze 25? No jest kawał naczepy, jest kawał naczepy. No, zobaczcie. Jest naprawdę ładny kawał naczepy, nie? Jest co ciągnąć.
Okej, co my tutaj mamy? Jakieś zwężenie? A, czerwone, zielone. O, bardzo dobrze, bo już chciałem hamować awaryjnie. Już chciałem hamować. Czy ja przypadkiem w opcjach nie mam poustawianych jakichś dziwnych tutaj losowe zdarzenia drogowe, ale objazdy na minimum. Dobra. To może być siła hamowania, stabilność ciężarówki. Właśnie, może tą stabilność byśmy tutaj, sztywność zawieszenia też tak ustawili. O. Właśnie. Słaby sygnał GPS. Co słaby sygnał? Co ty gadasz, panie Tomaszu? Fajny ten Western Star. No mi też się podoba. Jest bardzo ładnie wykonany. Świetnie wygląda, Stan ponad 20 metrów, skręć w lewo. aczkolwiek zastanawiam się, czy będą tutaj jakieś inne kabiny, w sensie większe dostępne. Czy będzie tylko taka ta malutka ścięta. Bo fajnie by było mieć tu jakiegoś Skręć takiego w lewo. slipera większego. No ale. O ty kurde! Jak ja mam tu teraz wykręcić? No, panie, pojedziesz pan pierwszy? Jedziesz, jedziesz. Dajesz Coca-Cola, czy co tam wieziesz? Ja tu się chyba nie złamię. Gdzieś mi się wydaje, ten też tutaj jedzie, to niech jedzie. Puszczamy, puszczamy. No dawaj, dawaj. A, gościu ma taką samą naczepę jak ja, okej. Tak on się złamie, to ja też powinienem. A nie, nie taką samą, krótszą ma, dobra. On ma krótszą. Jak ta naczepa dokładnie tutaj jest łamana? To panie, dobra, ona w dwóch miejscach. Tutaj i tam na końcu. O, to spoko. Ja tutaj spokojnie mogę jechać, nie muszę się o nic obawiać. Mogłem spokojnie jechać, nie przepuszczać tamtego, Za tylko ponad skręcać. 20 metrów skręć w prawo. Delikatnie, może do Skręć w środka prawo. tylko. Ale tutaj naprawdę spokojnie można bezproblemowo zjeżdżać, ewentualnie tutaj bliżej lewej strony, żeby tam się fajnie zmieściła ta naczepa. Ile ma koni? Wiesz co, zmieniłem sobie, tylko teraz nie pamiętam. 400? Coś takiego, zaraz zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, na ile ja tam zmieniałem. Wiem tylko, że zmieniałem, ale ile dokładnie? 455, panie, silnik mamy taki w tej chwili. 455 koni. Jedź prosto. A czy ja tutaj będę tak się co chwilę bawił teraz tymi ustawieniami? A, mam tu jakiegoś Mikołaja. Jesteś poza trasą. Wyznaczam nową. Zawróć. Geralt nie działa. Na 1,39. Zwolnij. Prosto. Trzymaj się lewego pasa. Aha. Tutaj w ogóle nie zauważył zmiany. Trzymaj się prawego pasa. Skręć w lewo. Skręć w prawo. O, dobra. Może tego Mikołaja Zjedź byśmy w lewo. wzięli. Zobaczymy, jak on będzie nas tutaj nawigował. Fajna ciężarówka, fajną pozycję za kierownicą można przyjąć. Wygląda to naprawdę świetnie. Bardzo mi się podoba. To jest moja teraz główna ciężarówka tutaj w grze. Pięknie wykonana. No cóż, fajnie by było, gdyby były jakieś właśnie dodatki tutaj, żeby można było sobie tą ciężarówkę konfigurować. W środku jakieś tutaj zawieszki, czy kubki, czy inne takie duperele. No i oczywiście ta kabina. Gdyby ta kabina rzeczywiście tutaj była większa, dostępna w późniejszym terminie, to byłbym zachwycony. Bo ciężarówka jest zacna, wygląda przepięknie.
279 do... do pierwszej chorągiewki. Trzeba by było... A nie, no powinien cały pokazywać. Dziwne. No pokazuje do pierwszej chorągiewki, a nie cały. Dystans. Coś tu chyba nie halo jest w takim razie. Ale okej. Nie będę w to wnikał, czemu tak jest. A czy ja nie minąłem chyba tej stacji? Czy minąłem? O kurde! Wyzerowała mi się nawigacja. Kurde, czemu? A, bo jak zdjęcia robiłem. O cholera. Tutaj miałem skręcić. No szlak. Jak zdjęcia robiłem. Patrzcie, no. Kurde. Właśnie tak mówię, że coś tu jest nie halo. Ech. No, co za beznadzieja. No kurde, no. Dobra, tutaj zjedziemy. Tutaj zjedziemy i tutaj pojedziemy. W prawo, tak sobie zrobimy takie kółeczko, a później sobie znowu zjedziemy i pojedziemy chyba sobie w dół. Kurde, no. Szukam sygnału. Coś mi się tak właśnie wydawało, że tutaj coś za długo tą autostradą jadę, nie? No to mi się wszystko zresetowało, no jasne, gwint. Człowiek ma pecha, to ma pecha, no. Niestety. Która tam już jest? 14 godzina? Tak szybko ten czas leci tutaj? Kurde, nie da się tego spowolnić. Trzymaj się prawego pasa, potem zjedź w prawo. Okej, mogę sobie obniżać tutaj prędkość, ale to mi i tak nie będzie wyhamowywało. Zjedź w prawo. W prawo. Dobra, nie jedzie, czyli się nie będę tutaj zatrzymywał. Wiem, że jest znak stop, ale bez przesady. No, kręć tam, kręć! Zobaczymy, czy on mnie tutaj dobrze poprowadzi, tak jak ja bym chciał. Czy jednak tutaj coś się zmieni? Kończy ci się paliwo, no tyle to ja wiem. Tyle to ja wiem, że się kończy. Jeszcze kawałeczek mam do stacji.
Można w sumie na luzie, o. Nie wiem, ile tam tego paliwa mi zostało. To się chyba nie wyświetla tutaj niestety. No dokładnie, nie wyświetla się. Sprawdziłem jeszcze raz, ale się nie wyświetla, także... Także dokładnej wartości niestety nie poznamy, ile tam litrów zostało. Prosto. W prawo. Ale to ja sobie w prawo pojadę na następnym skrzyżowaniu dopiero. Wyznaczam nową. Uwaga, zakręt w prawo. Będzie mi się lepiej tankowało, mam nadzieję. Coś tutaj w ogóle ruchu nie ma? Przecież na singlu jedziemy, to co tutaj się dzieje? O co chodzi z tym ruchem? Z tym trafikiem? Co jest grane? Taka godzina, 15:43 w sumie dopiero to. To nie wiem, o co chodzi. Jak to on mnie tutaj prowadzi? A, prowadzi mnie od razu, żebym skręcił. Ja nie chcę skręcić, ja chcę... Ja chcę pojechać naokoło. Już ta nawigacja to głupia. W prawo. Nie będę jechał w prawo, nie i koniec. Pojadę prosto. Za trasą. Wyznaczam nową. Dobra, chyba aż tak mało paliwa nie mam, że muszę oszczędzać i jechać tutaj na luzie. Mogę spokojnie cisnąć. Tak mi się wydaje. Okej, jeszcze kawałeczek. No dobra, jakieś auta jeżdżą jednak. Coś tu jednak jeździ. I tutaj znowu mi każe zjechać. Uwaga, zakręt w prawo. Że ta trasa po prostu jest tak ułożona. No tak, bo tutaj jest jedynka, ok. Dobra, to może teraz mi nie będzie kazał. Szukam sygnału GPS. O, skrzynia zazgrzytała. Coś tam bieg nie wszedł tak jak powinien. Pamerlin, bo idę na trening. To trzymaj się, miłego treningu. Do zobaczyska. Zakręt w prawo. Ale ja tutaj nie chcę skręcać. Czemu on mi tutaj każe skręcać? Jesteś poza trasą. Wyznaczam nową. Uwaga, zakręt w prawo. O, i teraz dopiero ja bym chciał właśnie. Ja bym dopiero teraz chciał skręcić. W prawo. Mam nadzieję, że tu sporo miejsca. Tak, bez problemu powinienem tutaj się złamać. Privet, privet. Zakręt w prawo. Brawo. Okej, tutaj będzie duży ruch. Albo i nie.
No niestety, na czerwonym, ale nie zdążyłem odjechać ze skrzyżowania. Okej, okay, jak tutaj ta stacja wygląda? Ile tutaj jest miejsca? Czy ja się tutaj złożę? Chyba bez problemu powinienem. Aczkolwiek. No, szczerze, to różnie to może być. Górka wodna, bo maluteńka ta stacyjka jest faktycznie. Dobra, tankowanie. Tankowanie, zaraz będziemy próbowali stąd wyjechać. Tylko 680 litrów, taki mały zbiorniczek? O, dobra, chyba dam radę. Tak mi się wydaje. Stąd się wygramolić. Okej, okay, przechodzi, przechodzi, przechodzi. No, dobra, jest okej. Okay. Jest gicior. Ktoś tam jedzie? Bo nie widzę. Ciekawe, czy mi się przypadkiem znowu tutaj nie zresetowało. No właśnie. ...329 km. No dobrze, pojedźmy sobie... Może tak i może... Może tak. Się robi 500. No dobrze, no tak bym chciał. Tak bym chciał, żeby to tak wyglądało, a tutaj to już ok. Witam w systemie nawigacyjnym Automapa. System gotowy do pracy. Tu jest 500 km. Zobaczmy, czy to teraz działa. Teraz działa. No właśnie, bo przedtem po prostu nie było. Wyzerowało mi trasę. Także dlatego to nie działało. Ok. 17. Trzeba będzie pewnie sobie przestawić godzinę. O tak, jesteśmy na World of Trucks, więc tutaj przestawienie godziny nie będzie miało na wpływu na dostarczenie ładunku. Mam sporo czasu. No proszę, jak tam ciężarówki po autostradzie mkną. To jakaś chyba z cementem, czy z czym? Taka naczepa, bardzo fajna.
No, fajny tutaj zachód słońca. Pewnie dlatego, że mamy tu modyfikację na jesień. Podejrzewam taki bardzo pomarańczowy. O, ty w mordę, jak zaskrzypiało. Potem prosto. Jak tam? O, nic nie jedzie, ale niestety już się zatrzymałem. Prosto. A jakbym teraz sobie zrobił fotkę, to jakby to tutaj było. Aha. Jakaś beznadziejna barierka mnie tutaj ogranicza. O kurka. Zróbmy sobie z dwóch stron. Taką fotkę. Okej, tylko trzeba będzie wyjechać po prostu za ten mostek i tam kawałek dalej, bo tutaj niestety nie mogę się. Tutaj nie mogę się ustawić tak, jakbym chciał. No i gdzieś w tym miejscu. Zobaczmy, jakby to mogło wyglądać. W takim ładnym oświetleniu pomarańczowym. O, może nie aż tak, bez przesady. Aha, i chyba za bardzo. Tak, żebym tutaj trochę widział cały ten ładunek. No dobrze, myślę, że starczy. Starczy tych fotek, starczy tych zdjęć. To w końcu praca za kierownicą, a nie fotografa. Więc nie ma co przesadzać. Ale świeci to słońce, kurczę. Naprawdę. Po takiej lądówce to chyba z taką prędkością nie powinno się jeździć. Ale co tam. Tylko tryb jednego gracza, więc chyba można. Chyba można sobie pozwolić. Daje po oczach, no daje, daje. No. Dlatego sobie włączyłem światła, żeby chociaż troszkę niwelować ten, te promienie słoneczne. Aczkolwiek, o, tak by było idealnie. Teraz widać praktycznie wszystko. No teraz troszkę gorzej, ale i tak nie jest źle. No ale to tak jak mówię. Zapewne ten taki ładny zachód słońca pomarańczowy jest spowodowany tą modyfikacją na jesień, którą nadal mam aktywną i która działa, jak się okazuje, na 1.39, także że wygląda to bardzo, bardzo ładnie. No dobrze, zaraz nam się zrobi noc, ale ja oczywiście za pomocą komendy zapewne to przestawię, żeby dojechać jednak w dzień. Po co się męczyć tutaj po nocy? Zwłaszcza, że tutaj przy tych lądówkach to nie ma ani jednej latarni. Więc tutaj będzie noc naprawdę ciemna. Nie będzie nic widać, a wolałbym, żebyście jednak mogli tutaj chociaż trochę móc podziwiać jakieś tam krajobrazy. O, nawet stówkę. O, dobra, chyba starczy. Ustawię sobie na tempomacie stówkę. Będzie chyba ok.
Okej, zwalniamy, bo widzę, że będziemy zjeżdżać. O, tutaj też stacja. O, nie ma potrzeby na nią wjeżdżać, ale ja sobie. Uwaga, zakręt. No, delikatnie chciałem kołem zahaczyć, żeby mi się odkryło, ale ktoś tam koło nie za bardzo chciało wjechać na ten skrawek. Okej, chyba sobie zastopujemy w tym momencie i ja sobie tutaj użyję rzeczywiście komendy time gdzieś tam, nie wiem, na 6 rano. O nie, na 7. Sobie skopiuję w razie gdyby. O, powiedzmy może być 7, dobra. Tutaj się coś zmieniło, nic, no i elegancko. Bardzo dobrze. Trochę mgły, ale zaraz powinno się rozpogodzić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Co to tam znowu? No, z tego impostu zesranego. Trzymaj się prawego pasa, potem zjedź w prawo. Okej, znowu zjeżdżamy. Ja tylko zerknę sobie. Tak, wszystko tutaj jest takie, powinno być, jak sobie ustawiłem. Nic się nie zmieniło. Uwaga, zakręt w lewo. W lewo. O ty w mordę, o ty w mordę. O-o! Haha, nie wyjadę! No i co teraz? A, tam już się poustawiali, no. Będzie ciekawe. Zjeżdżam w dół, Holender! Nie mogę wyjechać, za słaby silnik. No, oparłem się zapewne o gościa, który stoi za mną. Może byśmy tak... Stój! Sobie wrzucili... O, blokadę. Może teraz. No nie, do tyłu mnie ściąga, no jasny gwint. No, nie to chciałem, tylko to. Tutaj blokada dyferencjału to jest V, no tak. No i co teraz? Zgasł. No i do tyłu. Kurde, no.
O, czyżby chciał? Nie da rady. Za ciężki ładunek na ten silnik, niestety. Że spróbujmy tak na bok, delikatnie. O, coś tam, jakby, no. Coś tam się dzieje. Pełznie, powoli pełznie, ale bardzo powoli. No, uda się tutaj w końcu wyjechać, czy nie? O nie, znowu zjeżdża. Holender. Za szybko chciałem już puścić sprzęgło do końca, no. No nie, ale lipa, dobra. Może jakbyśmy zmienili skrzynię na prosty automat. Może teraz sam pojedzie. No, na automacie idzie. Pewnie pełzający jakiś sobie dobrał. No, na automacie, proszę bardzo. Bez problemu w ogóle wyjeżdża. Tylko na manualnej ciężko. Okej, dobra, przełączmy się z powrotem. Przełączmy się z powrotem i można kontynuować. Okej, okay. Czy mamy jakieś uszkodzenia? O, tylko na naczepie, także nic strasznego. No widzicie, na manualu się nie dało, ale dało się za to na automacie wyjechać. I to właściwie bez problemu żadnego. Po prostu gaz do dechy i pojechał. Dobrał sobie jakieś tam przełożenie. Być może na manualu musiałbym inny rodzaj skrzyni z połówkami. Być może na połówce biegu mógłbym wyjechać. O, teraz dopiero mi się przypomniało, że coś takiego mógłbym próbować zrobić. No dobra, może następnym razem sobie to przetestuję. Jak się zdarzy, jak będę pamiętał. A na razie będziemy sobie jechać tak jak jedziemy, bez zmian. Nie wiem, czy mam czerwone, czy nie czerwone, czy tam
W ogóle sygnalizacja była na tym skrzyżowaniu, nie zauważyłem. O, tutaj na czerwonym. No niestety, jak już tak się rozpędziłem, to już nie będę hamował. Absolutnie. Gdyby to był multiplayer, to pewnie bym hamował. Pewnie bym się zatrzymał. Chociaż gdyby nikt nie jechał, to w sumie też bym pewnie przeleciał. Tutaj jakiś co to wypadeczek znowu, tak? Komuś się znowu jara auto. No i tutaj w tej Ameryce to tak często się te auta palą. Nie dają sobie rady w tym klimacie chyba. No ale moja ciężarówka na razie przynajmniej jedzie, jest okej, no. Nie zapaliła się, miała problemy, ale to ze skrzynią, z podjazdem pod górkę. Ale po przełączeniu na automat poszedł jak burza, także jest dobrze. Fajnie wiedzieć, że w razie czego można się ratować automatem. No ale tutaj zakrętasy, kurka wodna. Ja tutaj muszę chyba troszeczkę przyhamować. Zaraz gdzieś wypadnę, bo w kogoś uderzę. No tak, a tutaj jeszcze zdarzenie. O, i co to chyba policja w ogóle przede mną? Tak jest, szeryf jakiś. Jakiś tam szeryf przede mną zdaje się stoi. Jakimś SUV-em. No proszę bardzo. Czekamy. Niech się to światło zmieni. Mogłoby się szybciej troszeczkę zmieniać, bo mi się spieszy. No co jest? O! No i nie wiem, czy tam nie przyhaczyłem przypadkiem tej osobówki. Jak to tutaj wygląda? Tędy mam jechać? Tędy, dobrze. W prawo. Tutaj? O ty kurde! O ty mordę, ale sobie trasę wybrałem. O, 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 o. O, o, o. Co to za jakaś landóweczka i to jedno pasmowa. Kurde. Ale się wrąbałem, no. Zobaczcie, jakie tu zakręty. No, sobie wybrałem trasę. To sobie wybrałem. Czy ja się tu, tutaj teraz wyrobię? To jest ciekawe. Okej, okay, jakoś poszło. Jakoś poszło. Tutaj jest chyba jakiś parking. Chociaż nie, winnice chyba jakieś czy coś innego. Tutaj, o, na poboczu można by było się zatrzymać. Ale sobie wziąłem drogę, no. Czy wy to widzicie? Ciekawe, czy ja w ogóle tutaj mogłem wjechać. O, tutaj jakieś błędy. Trawa prześwituje. No, już zawczasu staram się redukować i to ostro. Jak widzę, że taka górka, to trzeba się szykować. Dobra, zostanę na tym szóstym biegu. Na razie tak zostanę, żeby tutaj nie mieć problemów. Dam mu w gaz i niech jedzie.
Ależ go tutaj przeciągnę po prostu. Chyba silnik do wymiany będzie, coś mi się wydaje, po tej trasie. Tak dostanie tutaj w ciry, że... Okej, zostaje na razie na tym szóstym. Chociaż w sumie chyba się nie zapowiada już na jakieś wzniesienia. Aczkolwiek wypadałoby tylko troszeczkę tutaj zachować może jakąś taką odpowiednią prędkość w okolicach tam 30-35. Aha, tylko on mi tutaj nie ma retardera, nie będzie mi zwalniał, dobra. To nie, to bez sensu, tempomat jest bez sensu, zapominam o tym. Tak się przyzwyczaiłem, wydaje się, do tego retardera w skrzyni, że normalnie ciężko mi jest teraz o tym sobie pamiętać, że jak jadę bez retardera, to muszę jednak używać hamulca, bo samo zwalnianie na tempomacie a tak naprawdę niewiele mi da. O, jakaś zwierzyna tutaj jeszcze może mi wyskoczyć pod koła mojej ciężarówki. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. I dobrze, że nic nie jedzie sprzeciwka, bo nie wiem, jak ja bym się tutaj minąć z kimkolwiek. Jeszcze z osobówką to jeszcze, ale z jakąś taką ciężarówką, kurde, z jakimś dużym ładunkiem, to już w ogóle. Zapomnij. No w ogóle zapomnij, kurka wodna. Ale tutaj to jest, słuchajcie... Ja wiem, że miałem już tego nie robić, ale... Jest tak pięknie tutaj, że... Nie no, ja muszę tutaj zrobić zdjęcie, no nie ma w ogóle nawet o czym mówić. Nawet nie ma o czym mówić, ja tutaj muszę mieć jakąś fotkę. Coś takiego. Zrobimy sobie oczywiście z dwóch stron. Nie wiem, który kadr będzie lepszy. O, może ten będzie lepszy, tylko może ja bym sobie tak jeszcze... Te drzewa było bardziej tutaj widać. Ale świetny kadr. O kurde, to mi się podoba. To mi się podoba. Walimy zdjęcie i zostajemy. Jak to nie? Zaraz jakiegoś jelenia na barbecue. Aha. No tak, no jestem w lesie. Jadę jakąś taką dziwną dróżką jednopasmową. To jak mi tutaj coś wyskoczy, to nawet się nie będę zastanawiał. Nawet nie będę hamował, tylko od razu rozjeżdżam go. Chowam do ciągnika i później na ruszt. Później od razu na ruszt. Na grilla go rzucę i będzie jakieś żarełko. Okej, przyspieszamy, bo tutaj widzę znowu pod górkę, więc jakiś rozbieg wypadałoby mieć. Ale skrzeczy ta skrzynia. Oj, 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 oj. Okej, zostaniemy na siódmym biegu. Co by mnie tutaj nic znowu nie zaskoczyło. Okej, dobra, można już ósemkę bić. Widzę, że będzie jednak z górki. Ta droga to normalnie jak odcinek specjalny na jakimś rajdzie. Takie zakręty, góra, dół. No, co to tutaj? Co to jest? Co to jest? Rest area. Co to, kurde? Jakiś odpoczynek w sensie? A, parking po prostu. Tak fajnie oznaczony. No dobrze, dobrze.
żeby się minęły pewnie dwie ciężarówki jakieś wielkie, jak będą jechać z ładunkami. Tutaj może jedna się zatrzymać, drugą ją minąć. No i super. O, tutaj znowu będzie pod górkę, widzę. Dobrze, troszeczkę prędkości nabrałem. I zawczasu oczywiście redukcja. Zostajemy na ósmym. Troszeczkę go pokatujemy, ale i tak będzie do wymiany silnik, także może zostać. Może zostać skatowany, nic mu nie będzie. Nawet jak mu będzie, to pójdzie na śmietnik. No, widzę już koniec tej drogi. Nie wiem właściwie, czy się cieszyć, czy smucić. Cieszyć to chyba wiadomo z jakiego powodu, że nie będzie aż takich ciasnych manewrów. A smucić, no bo tutaj te widoki rzeczywiście na tej drodze bardzo, bardzo ładne. Okej, tutaj tylko ten wyjazd będzie kijowy, już to widzę. Czy nic tutaj aby na pewno nie jedzie, muszę się aż zatrzymać. Tam już widzę, że coś jedzie, dobra. Przepuszczę, ale nie tą ciężarówkę. A, ten mnie puszcza? O, jedź, kurde, gościu. No i zobaczmy, 205 km. I teraz to już chyba zdaje się do celu autostradą. Zaraz jak zjedziemy oczywiście z tej lądóweczki. Tak, do końca zdaje się autostradę, także uwaga, zakręt. Pociśniemy. Zaraz będziemy u celu. Ale fajną drogę sobie wybrałem, co? I już wiem oczywiście jaki będzie. Jaka będzie miniatura do zapisu z tego live'a. Oczywiście ta teraz zrobiona. Nie wiem tylko która, z prawy kadr czy lewy. Z prawej czy z lewej strony ciężarówki, ale coś tam sobie wybiorę. Dobra, tutaj troszeczkę na tym autobusie wymuszę. Ale to chyba nic takiego. No, jak ciśniemy, to ciśniemy. Niech tam... Niech jedzie. Niech jedzie. ...13.29, 170 km, czyli gdzieś tam pewnie koło 15. Podejrzewam. Myślę, że gdzieś koło 15 powinienem być na miejscu. O ile nie będę jechał cały czas pod górę, tylko powiedzmy po prostej. I ten silnik w miarę będzie ciągnął. Tutaj jak widzimy wzniesienie, no i 94 to jest... Przynajmniej na razie wszystko. Już zwalnia, już zwalnia. O, co to? To jakiś wypadek. Aha. No, policja zatrzymała gościa, nawet nie wypadek. Tylko zatrzymanie, ciekawe, za prędkość. Gościu chyba w Camaro. Mandacik, aż dwóch policjantów, dwa radiowozy w sensie. No, przyspiesza, przyspiesza. Bardzo dobrze, bo czas nagli, trzeba się spieszyć.
No, czyżby gościu tutaj też Western Starem jechał obok mnie? A nie, to Lone Star International. International Lone Star. Myślałem, że Western Star. Okej, okay, chyba mogę zjechać na prawy pas. O, ciśnij, ciśnij. Powyżej setki możemy jeszcze jechać, śmiało. A, bo tutaj jest i tak ograniczenie do 105 ze względu na ładunek z wotra. No ale 105 to i tak jest dobra prędkość. Tutaj sobie mogę pojechać pod górkę, żeby sobie odkryć ten kawałeczek drogi. Tylko żeby mi tutaj nikt nie wyjechał przypadkiem. A jest. Okej, okay, tutaj sobie zjadę. I chociaż taki mały skrawek zawsze będzie. Zawsze będzie się liczył. A, mam się trzymać. Zawsze się będzie liczył do odkrycia mapy. W prawo. Tutaj chyba mi się przydało jednak zwolnić. O, dobra. Już mogę przyspieszać. Myślałem, że ten zakręt będzie bardziej ostry, trzeba będzie rzeczywiście mocno zwolnić, ale nie, to taki łagodny, można powiedzieć. Łagodny w lewo. Prosto. Tutaj też jakieś samochody sobie stoją. Jakiś parking przy drodze sobie zrobili. Kierowcy dziwne. No i nawigator mówi prosto. No dobrze, jedziemy prosto. Co tam nam zostało do przejechania? 40. 40, ale na tej mini-mapce wygląda to na większą odległość. Zobaczymy, czy ja tutaj mogę wjechać, czy nie. A, mogę, o. A ciekawe, z jaką prędkością tutaj mogłem. Maksymalną? Czy nie? Czy musiałem hamować? Nie było tam w sumie żadnego szlabanu, który by się otwierał, więc teoretycznie chyba mogłem jechać z taką samą prędkością. Nie musiałem hamować. Musiałem zwalniać, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, bo rzadko gram w ATS-a. Bardziej rzadko, jak już jadę, to przejeżdżam przez bramki, więc zwyczajnie nie pamiętam. No trudno, zwolniłem to zwolniłem. Zaraz się rozpędzę, mam nadzieję. Co to za jakieś gorące źródła, że taka para tutaj? Czy to mgła po prostu się unosi, czy co? Czy woda paruje może z tego jeziora, czy co to tutaj jest? Być może. Być może, że tak. Okej, z górki to można się troszeczkę spróbować napędzić. Aczkolwiek już zniesienie, także znowu troszeczkę mi zwolni. O, już jest miejsce docelowe widoczne nawet bez przybliżania. Potem zjedź w prawo. Że w sumie nie ma co tutaj się za bardzo rozpędzać. Raczej trzeba właśnie zwalniać. O ty, nie. W prawo. Okej, coś tutaj jedzie. O, coś tam jedzie, ale daleko jest, także chyba można. Uwaga, zakręt w lewo. W
lewo. Okej, no i teraz najważniejsza kwestia. Słuchajcie. Jak uwaga, będzie tutaj usytuowane miejsce do zaparkowania? W prawo. Kajtek i Bishop, siema, ja tu widzę ATS. No dokładnie, bo to jest stream łączony, proszę pana. To jest stream łączony, dlatego że zaczęliśmy w ETS-ie. A później zrobiliśmy sobie chwilę przerwy i bez przerywania oczywiście streama, bez zmieniania jego tytułu i tak dalej. Włączyliśmy sobie ATS-a, żeby zrobić sobie jedną trasę. W związku z czym rzeczywiście tytuł brzmi ETS, a gramy obecnie w ATS-a, także taka oto niespodzianka. Dobrze, czy ja to będę w stanie teraz? Jeszcze muszę podjechać. O, i teraz będzie. Teraz będzie idealnie. Dobrze, oddajemy ten ładunek. Co by się tu dłużej z nim nie męczyć. 1358 km, łącznie 440,9 litra paliwa. Kontynuuj. Zapisz grę. Zapisz. Elegancko. Spoczko, a będziesz grał w ETS. Ja bym mógł z tobą, ale to już nie dzisiaj, panie Kajtek, dlatego że dzisiaj to już będziemy kończyć. Pogramy sobie jutro, aczkolwiek jeszcze nie wiem w jaką grę, także to się okaże w dniu jutrzejszym dopiero. Dobrze, moi drodzy, będziemy sobie kończyć w takim razie tego łączonego streama z dwóch gier. Na początku zaczęliśmy sobie oczywiście w ETS-ie, przejechaliśmy sobie jedną traskę, a później zmieniliśmy grę i tak jak widać kończymy z trasą w ATS-ie. Także 4 godziny łączonego streama, myślę, że po 2 godziny na każdą z gier. O ile się uda w YouTubie te dwie gry rozdzielić na dwa osobne filmy, no to tak będzie właśnie. A jeżeli się nie da, to udostępnię jako jeden bardzo długi odcinek. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Dobrze, moi drodzy, do sedna. Dzięki wielkie za przybycie. Będziemy kończyć. Widzimy się prawdopodobnie jutro, a w jakiej grze, no to się okaże w dniu jutrzejszym. Także jeszcze raz dziękuję. Życzę wam miłego popołudnia, miłego wieczoru w zasadzie, bo tu już ciemno. I co? I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam.